Za moimi plecami powstaje stacja techniczno-postojowa metra Karolin, czyli stacja techniczna dla obsługi całej drugiej linii metra. Natomiast aktualnie cały czas jest jeszcze budowa przecięta przez sieć wysokiego napięcia, ale już po części jest schowana pod ziemię. Jak wyglądają tutaj prace w czerwcu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Tam przed chwilą widzieliście scenę metra Karolin, którą widzieliście w ostatnich materiałach. Karolin, Krzanów i Lazurowa to oczywiście ostatnie 3 stacje metra drugiej linii metra. Natomiast tutaj znajduje się stacja techniczno-postojowa Karolin, która jest niezbędna do obsługi całej drugiej linii metra. Technicznie oczywiście, bo tutaj pasażer żaden się nie powinien pojawić. To jest tylko łącznie utrzymanie całej infrastruktury, wszystkich pociągów też technicznych, które są niezbędne oczywiście do eksploatacji całej drugiej linii metra, włącznie z 3 ostatnimi stacjami, jak i również początkowych prac na trzeciej linii metra. Z tym, jak to będzie realizowane z tą E3, to bym raczej aż tak nie wybiegał, ale faktycznie tak tutaj jestem aktualnie z założenia. Natomiast w dzisiejszym filmie Wam dokładnie pokażę wszystkie obiekty, które tutaj powstają, więc jak coś usiądźcie sobie wygodnie i zaczynamy oczywiście od najdalej wysuniętego obiektu tutaj, na wschód całej stacji, w tym miejscu, czyli oczywiście zbiornik retencyjny, który się znajduje na samym krańcu całej inwestycji. Z ciekawostek tutaj już na wstępie powiem Wam, że na całym obiekcie będzie mogło się znajdować 40 składów pociągów metra warszawskiego, więc zerwam na spokojnie również dla większej ilości pociągów niż aktualnie w tym miejscu się znajdują. Najbardziej skrajny budynek po lewej to jest bardzo ważny obiekt, mianowicie hala tokarni i lakierni. Powoli już faktycznie nabiera swoich kształtów, jeszcze nie ma faktycznie po prawej stronie najbardziej budynek jeszcze nie ma swoich ścian, widzimy faktycznie, że z fundamentów wysuwają się podpory, na których będzie zamontowane właśnie ściany i oczywiście sam dach. Natomiast tutaj nad większą częścią, gdzie już widzimy faktycznie konstrukcję stalową, jeżeli chodzi o zataszenie, to jest budynek numer 10, czyli hala napraw taboru. Tutaj wszystko będzie schowane, wszystkie pojazdy będą tutaj właśnie naprawione, jeżeli chodzi o tabor, czyli pojazdy, którymi jeździmy normalnie w metrze warszawskim. Dalej oczywiście widzimy poszczególne budynki, jeżeli chodzi o elektrowozownię, to tutaj będzie całkiem dużo. Znaczy widzimy, to dużo powiedziane, bo tutaj są jeszcze słupy od kabli z wysokim napięciem, a właściwie od sieci z wysokim napięciem, bo tutaj kabli nie ma. Kable będą teraz na dole, bo faktycznie trzeba wszystko schować pod ziemię. I tutaj zwróćcie uwagę, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o plac budowy. Wszystko jest, aż tutaj znajdują się właśnie słupy od wysokiego napięcia. Wysokiego i średniego napięcia, które oczywiście są w tym miejscu teraz chowane pod ziemię. Wszystkie są skablowane. I jedna z tych sieci jest już faktycznie schowana, właśnie którą tutaj widzicie na ujęciach. Podczas ujęć, które nagrywałem prawie na sam koniec czerwca, można było zobaczyć faktycznie pracę przy chowaniu tej sieci pod ziemię na tym odcinku i udało się to zrobić właśnie do końca czerwca, natomiast teraz na kolejnym przyłączeniu jest realizowany kolejny odcinek. Czemu tego wszystkiego nie można zrobić na jeden raz? Bo to jest bardzo ważna linia, dzięki której faktycznie jest prąd w całej tej części Warszawy, jak i również ogólnie na dużą część Polski po prostu jest prowadzony prąd, więc nie da się tego włączyć w jednym momencie i wyłączenia muszą być realizowane etapami na krótki czas, nie dłużej niż właściwie 2 tygodnie. Bo teraz te wyłączenie, które tutaj jest realizowane, jest mniej więcej do połowy lipca. Po prostu tak etapami wszystko będzie tutaj chowane pod ziemię, bo inaczej się tego nie da zrobić. Ale faktycznie prace są już realizowane i dzięki temu w końcu słupy od wysokiego napięcia w tym miejscu mogą zniknąć, bo te słupy znajdują się na samym środku poszczególnych elektrowozowni. Jak możecie zobaczyć właśnie w tym miejscu tutaj, na samym środku tych obiektów znajdują się właśnie słupy od wysokiego napięcia. No i da się po prostu chociażby robić fundamentów, jeżeli chodzi o całe budynki, nie robić też oczywiście pozostałych prac budowlanych. Tutaj z kolei możemy zobaczyć już faktycznie, że niektóre prace tam, gdzie nie ma słupów, da się robić, oczywiście nie da się wyjść do góry, no bo tam już jest sieć, ale faktycznie są realizowane chociażby kanały rewizyjne, po których faktycznie później będzie można chodzić i sprawdzać, czy pociągi też dobrze wyglądają od dołu i tam nie trzeba czegoś naprawić. Natomiast na dalszym odcinku mamy właśnie całe skablowanie, które się ciągnie oczywiście. Tutaj obok Instytutu Energetyki jest obiekt, na którym faktycznie
jest wszystko przyciągane i tam się wszystko, cały ten prąd rozchodzi na pozostałe części, jeżeli chodzi o Warszawę. Instytut Energetyki oczywiście nie zajmuje się samą częścią, jeżeli chodzi o prąd w tym miejscu i dostarczanie go w pozostałych elementów, ale jest obok i tak faktycznie to jest ten betonowy, szary budynek. Natomiast stacja elektryczna Mory, elektroenergetyczna Mory, która się tutaj znajduje, po prostu zapatruje tą część całej Warszawy i po części tą część Polski w prąd, dlatego też oczywiście jest niezbędne skoordynowanie tych wszystkich prac w tym miejscu. Z kolei tutaj możemy zacząć coś zupełnie innego. Tutaj powstaje tunel do metra. Cztery tory w tym miejscu będą wyjeżdżać prosto ze stacji metra Karolin na STP Karolin. W skrócie, tędy pociągi będą wyjeżdżać na powierzchnię, a zaraz obok dalej przy wylocie, bo znajduje się po prawej stronie budynek numer 14. To jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o zarządzanie całą stacją, czyli oczywiście nastawnia. Stąd wszystkie rozjazdy, cały układ torowy będzie sterowany. No i właśnie w tym miejscu będzie się znajdować sama nastawnia, więc jak widzicie już faktycznie przy niej pracę. Również jeżeli chodzi o samą kubaturę, ponieważ tutaj nie ma kabli, sieci wysokiego napięcia, na spokojnie można realizować. Więc faktycznie to jest dobra informacja. Dalej obok niej znajduje się zbiornik retencyjny, jak widzicie. To jest obiekt numer 45 po lewej stronie. No i dalej oczywiście poszczególne inne obiekty, jak na przykład 15, 17 czy 18, czyli po kolei podstacja trakcyjna, budynek zakładowej służby ratunkowej, jak i również oczywiście budynek numer 18, czyli podziemny zbiornik przeciwpożarowy. Tutaj z kolei możemy zobaczyć coś zupełnie innego, mianowicie to jest myjnia. Myjnia w tym miejscu jest tak zrealizowana, żeby faktycznie cały pociąg metra mógł do niej wjechać bezproblemowo. Obok też się znajduje niej oczyszczalnia ścieków, żeby to wszystko jak najlepiej zagospodarować i faktycznie jeszcze wykorzystać w miarę możliwości, jeżeli będzie to można chociażby do spłukiwania wody w toaletach. A tutaj po prawej stronie oczywiście się znajduje sam Instytut Energetyki i wzdłuż niego będą się znajdować ekrany akustyczne, tak aby można było to wszystko całkiem ładnie zabezpieczyć przed hałasem. Tutaj dalej kolejne trzy elektrowozownie, 7, 8 i 9, a w tym miejscu jeszcze raz zobaczmy sobie faktycznie, jak powstaje ta myjnia, również z ujęć z ziemi, bo było wejście dla dziennikarzy, więc faktycznie udało mu się wejść. Dużo, de facto nie było żadnych wejść do budynków, tylko faktycznie można było zobaczyć z ziemi, więc z ziemi tak wygląda ta myjnia w tym miejscu. Tutaj przed nią, przed budynkiem będzie powstawać, a właściwie już powstała po części właśnie oczyszczenia ścieków. Ona się znajduje poza samym budynkiem, z tego co pamiętam. Na tym placu faktycznie będzie oczyszczenie ścieków do oczywiście całej wody, która tutaj będzie zużywana w samej myjni. Więc tak to wygląda. Natomiast obok myjni znajduje się budynek numer 12, ten po prawej stronie tutaj. I to jest komora odkurzania, więc faktycznie całe pociągi tutaj też będą mogły być odkurzone z zewnątrz i oczywiście w samym środku. Tu już powoli widzimy przygotowanie pod same torowisko kolejowe w tym miejscu. Nie wiemy jeszcze, w którym momencie pojawią się pierwsze tory i pierwsze szyny. Natomiast dalej te wszystkie tory oczywiście będą wjeżdżać do tej elektrowozowni. Co ważne, na STP Karolin tutaj nie będzie żadnej elektrowozowni, przez którą pociągi metra będą mogły przejechać. Oczywiście są takie budynki, jak właśnie komora odkurzacza, jak i również sama myjnia, które będą możliwe do przejechania przez cały skład. Natomiast jeżeli chodzi o elektrowozownię, na nich będą pociągi kończyć swoją trasę. Dalej nie będzie możliwości przejazdu dla pociągów. Więc tutaj tak również to wygląda. Jeżeli chodzi o budynek, który się znajduje obok elektrowozowni, który jest przyklejony, on jest po części administracyjny, a w tym miejscu z kolei znajduje się biuro przepustek, które jest oczywiście niezbędne do wejścia na ten całego zakładu. Więc w tym miejscu będzie się wchodzić. Jeżeli ktoś będzie mieć oczywiście taką przyjemność i możliwość wejścia na teren STP Karolin, jak już faktycznie będzie w całości budowane, to tędy będzie się wchodziło. Jak widzicie, jak budynki są aktualnie zaawansowane, to mniej więcej widać. No już tutaj mają właściwie zadaszenia, mają całe ściany. Jeżeli chodzi o konstrukcyjną część tych budynków, to właściwie już jest całkowicie gotowe. Również jeżeli chodzi o dach, te wszystkie świetliki są właściwie zrealizowane. Tak samo jeżeli chodzi o obiekt myjni odkurzania, jak i również samo biuro przepustek jest prawie całkowicie gotowe. Z kolei tutaj możemy zobaczyć dalszy układ torowy, który już mniej więcej, jeżeli chodzi o podtorze, powstaje w tym miejscu. No i oczywiście kolejne poszczególne budynki. Tutaj po lewej stronie najbardziej skrajny budynek to jest numer 23 budynek, warsztat służb utrzymania infrastruktury, a tutaj jest z kolei zupełnie coś innego, budynek 26 w tym miejscu, na którym teraz przelatujemy. Magazyn odpadów się znajduje, a zaraz za nim znajduje się budynek numer 19, czyli oczywiście magazyn materiałów łatwopalnych i gazów technicznych, które oczywiście tutaj się znajdują się trochę dalej od terenu całego STP-u i obok nich będzie przebiegać
obważanek, czyli oczywiście tor, do możliwości wykręcenia całym składem pociągu metra dookoła całego terenu, jeżeli chodzi o te poszczególne budynki w tym miejscu. W skrócie po prostu pociągi będą mogły objechać cały ten budynek, który teraz przelatujemy z góry, tak aby po prostu pociąg mógł zmienić swój kierunek bez konieczności używania tokarki torowej. Tutaj z kolei budynek numer 31, który widzieliście, to będzie warsztat samochodowy, bo oczywiście samochody tutaj też będą jeździć po terenie całego zakładu, jak również inne pojazdy tutaj wyjeżdżają też na miasto, jeżeli jest taka potrzeba. No i oczywiście kolejny zbiornik retencyjny, no i ten budynek pośrodku, na którym teraz lecieliśmy dronem, do którego właśnie będzie się znajdować sam cały obważanek. To jest ważny budynek dla utrzymania infrastruktury i dla utrzymania pojazdów, które utrzymują infrastrukturę, a nie dla samych z pociągów, które później faktycznie wożą pociągi, które faktycznie wożą pasażerów. To jest budynek numer 16 i 27, czyli oczywiście to jest hala taboru pomocniczego wraz również z zajezdnią taboru specjalnego, no i po części to oczywiście też będzie wszystko w tym miejscu naprawiane, czyli warsztat zajezdni lokomotyw spalinowych. To wszystko będzie się znajdować mniej więcej w tej hali, którą tutaj właśnie w tym miejscu widzicie. Oczywiście to będzie podzielone na części, tak aby tutaj się wszystko to nie mieszało. Widzimy też kanały rewizyjne, które są tutaj niezbędne do utrzymania właśnie taboru w tym miejscu. Te wszystkie pojazdy będą tutaj chowane nie pod chmurką, tylko właśnie schowane przed warunkami atmosferycznymi tutaj w środku w tej hali. Jak widzicie, sama hala nie ma jeszcze oczywiście bram wjazdowych, ale widzimy, że już właściwie wszystkie ściany poza tą ścianą od tej strony wschodniej są już właściwie gotowe. Zadaszenie też jest całkowicie zrealizowane i oczywiście w samym budynku znajdują się też suwnice. Z kolei tutaj dalej możemy zapisywać coś zupełnie innego, mianowicie właśnie ten budynek numer 23, czyli warsztat służb utrzymania infrastruktury. To się znajduje na bardzo długiej długości. To jest najdłuższy budynek na terenie całego STP. Tak wygląda on z dołu, jak możecie zaczynać zobaczyć obraz. I co mogę powiedzieć, no tutaj cała infrastruktura będzie po prostu utrzymywana. W środku oczywiście też tutaj są różnego rodzaju suwnice, innego rodzaju sprzęty, też jest trochę pomieszczeń technicznych, biurowych, które są niezbędne do utrzymania tego wszystkiego, no i oczywiście pomieszczenia do naprawienia wszystkiego rodzaju rzeczy w środku. No i też możecie się zastanawiać, przed chwilą powiedziałem, że się będzie znajdować tutaj dla pojazdów spalinowych faktycznie pomieszczenie, właściwie hala. Tak, pojazdy spalinowe tutaj oczywiście też muszą funkcjonować, bo pamiętajcie, że chociaż pociągi metra są całkowicie elektryczne i są zasilane z trzeciej szyny, to na terenie STP nie wszędzie możemy dojechać za pomocą zasilania z trzeciej szyny. W niektórych miejscach oczywiście tego zasilania nie ma, jak chociażby w samych elektrowozowniach, gdzie jest zasilanie z górnej trzeciej szyny właściwie, tylko to jest trochę inaczej wczepione w wagony, a właściwie no wagony i w same całe pojazdy i w składy. Natomiast to nie zmienia faktu, że faktycznie pojazdy spalinowe też są niezbędne do obsługiwania metra, właśnie kiedy trzecia szyna i prąd jest wyłączony, albo po prostu na niektórych odcinkach torowych nie ma trzeciej szyny i po prostu też trzeba jakoś przewozić te pociągi, bądź po prostu jeżeli trzeba przewieźć jakiś skład na danym odcinku, właśnie wtedy się włączają pojazdy spalinowe i jeżdżą na STP. Kabaty takich pojazdów trochę jest i również można je zobaczyć oczywiście, kiedy już pociągi nie jeżdżą normalnie, czyli tam nie zobaczycie tego, ale w teorii one jeżdżą i funkcjonują poza funkcjonowaniem metra w godzinach nocnych. Też się pojawiają oczywiście na całym odcinku pierwszej czy drugiej linii metra i po prostu też wtedy jeżdżą na terenie całego systemu metra warszawskiego w Warszawie. No bo rzecz jasna, metro nie wyjeżdża poza granicę Warszawy, chociaż de facto trzy skrajne budynki nad STP Karolin znajdują się poza granicami Warszawy, czyli budynek numer 19, 26 i 23. Czyli jeszcze raz wam przypomnę, że to jest budynek numer magazyn materiałów płatwopalnych i gazów technicznych, jak i również budynek magazynu odpadów, no i oczywiście 23, czyli warsztat służb utrzymania całej infrastruktury. Więc te trzy budynki znajdują się de facto w gminie już Ożarów Mazowiecki, poza granicami Warszawy, więc w teorii metro wyjechało poza Warszawę. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o techniczne rzeczy, jeżeli chodzi o terminy? Planowane zakończenie całego STP Karolin jest do końca 2026 roku, więc jeszcze trochę czasu pozostało. Natomiast te wszystkie, ponad 30 budynków będzie oddawane do użytku sukcesywnie. Co to oznacza? Oznacza to, że oczywiście na wszystkie te budynki trzeba będzie uzyskać pozwolenie na użytkowanie, ponieważ STP Kabaty było oddawane do użytku latami, przez kilkanaście lat na przestrzeni całej budowy i po prostu całego funkcjonowania. Nie wiemy właściwie, jak długi ten proces będzie uruchamiania całego STP.
STP Karolin. Podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o zajezdnię tramwajową Annopol. Tamte oddawanie do użytku też będzie długie, bo samej zajezdni tramwajowej w Warszawie nie było też ostatnio, w ostatnim czasie oddawanej przez długi czas, więc całe uruchomienie będzie trwało najprawdopodobniej jeszcze kilka miesięcy, kiedy wszystkie pozwolenia wejdą, cały personel będzie przeszkolony, cały nowy tabor techniczny będzie zakupiony do nowego STP i dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że STP Karolin będzie już funkcjonować. Ale wcześniej już dojedziemy do Karolina, Chrzanowa czy Lazurowej, ale oczywiście później też będzie już funkcjonalne STP Karolin, który po prostu będzie czekać na wszystkie odbiory techniczne, które tutaj w tym miejscu na pewno będą trwały więcej i dłużej niż na stacjach pasażerskich. Także tak wygląda sytuacja. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrypcję i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was również do dostania Patronite wznosza, do wchodzenia do grupy co u tramwaj warszawskich, co się dzieje w metrze warszawskim, do Discorda Avizolandia, do wszystkiego macie oczywiście linki w opisie. No i rzecz jasna, zachęcam Was do pozostania tutaj dłużej na kanale Avizonosz, bo filmy zapraszamy do metra z budowy metra Karolin pojawiają się co 2 miesiące, kolejny film pełen, jeżeli chodzi o nowe stacje, jak i również jeżeli chodzi o STP Karolin pojawi się za 2 miesiące, czyli de facto na początku, albo właściwie to w sierpniu 2024. Mówię za 2 miesiące, chociaż już jest lipiec, ale ujęcia są jeszcze z czerwca. Natomiast jeszcze w tym miesiącu, na przestrzeni najbliższych kilku dni, zobaczycie film z transportu części tarcz TBM z Marywijskiej do metro Karolin. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o taki poranny transport przez całą Warszawę, jak taka operacja jest realizowana technicznie, to zobaczycie w najbliższych dniach. Mam trochę ujęć, mam również ujęcia, które uzyskałem od innych osób, które tutaj latały, więc faktycznie całkiem ciekawe to będzie wyglądać i już niedługo to również zobaczycie na kanale Avizonosz, jak również łódzką siedlicę, która powstaje, trochę filmów z Poznania w ramach okiem Avizonosza. No oczywiście będzie też film pełen z trasy S7, która powstaje obok Modlina, na północ od Warszawy, i inne inwestycje, jak chociażby przelot nad całą Warszawą Zachodnią na koniec czerwca 2024. W skrócie, trochę tych filmów jeszcze będzie, a jutro na pewno będzie film z WKD Reguły, gdzie prace mocno będą realizowane teraz w wakacje. Cześć!